Rozkład Tarota na ten tydzień. Witam Was serdecznie, moi kochani. Na rozkładzie z kart Tarota na następny tydzień. Oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Napiszcie mi jedno słowo, jedno zdanie, wyślijcie smajlika. Zaznaczcie swoją obecność na moim kanale. Subskrybujcie mój kanał, proszę o ciągłe nowe subskrypcje, proszę o lajki z kciuszkiem w górę. No i proszę Was, bądźcie tutaj widoczni, aktywni, moi kochani widzowie. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie nabyć u mnie wróżbę osobistą, rozkład indywidualny na podstawie zdjęć i dat urodzenia. Zapraszam serdecznie. Teraz wyciągnę 7 kart, 5 kart na każdy dzień tygodnia plus 2 karty na weekend i zobaczymy, jakie są tendencje na ten tydzień. Dobrze. Więc już w przełożeniu, kochani, mamy 10 kielichów, czyli szczęście. Szczęście być może w małżeństwie, w rodzinie, w Twojej relacji, miłość, spełnienie emocjonalne. Również ta karta, jest to karta szczęśliwa na wszelkie tematy, tak? Czyli też praca i finanse. Jest to karta szczęścia po prostu. W poniedziałek smutek, melancholia, żal po czyjejś stracie. Nie bądźcie za smutni i nie żyjcie tylko wspomnieniami, tak? Zobaczcie, że jeszcze coś tutaj jest możliwe, być może albo do naprawy, albo jakaś nowa szansa. Więc pomimo tego żalu, tęsknoty, wspominania, proszę nie wpadajcie w jakąś depresję, w jakieś lęki, tak? Że straciliście kogoś lub coś na zawsze. We wtorek zaczyna się coś nowego. Ahoj, przygodo, nowe sprawy, nowa radość, nowe tutaj jakieś przedsięwzięcia, nowe projekty, początek od zera, tak? Czyli jakaś nowa faza być może się zaczyna. Bądźcie otwarci na to i bądźcie ciekawi wszystkiego, co Wam przynosi los, podsuwa los. Nie bądźcie za bardzo chaotyczni, tak? Nie bądźcie za bardzo spontaniczni, uważajcie, żeby nie wpaść w jakieś ryzyko, jakieś niebezpieczeństwo. W środę podjęliście jakąś decyzję i chcecie wyruszyć konsekwentnie, by działać, tak? By działać w stronę tej podjętej decyzji, w stronę swoich celów. Tutaj karta, by być aktywnym, tak? By tylko nie stać, nie tracić czasu na rozmyślania, ale również by dobrze zacząć jakieś nowe sprawy, nowe projekty, nowe pomysły czy nowe związki, tak? Być może poznacie kogoś, chcecie nowego związku. Uwaga w czwartek na jakieś prowokacje, awantury. Uwaga w czwartek na jakieś osoby, które życzą Wam źle. Ponieważ tutaj mamy jakąś kłótnię, sprzeczki, prowokacje, jakieś awantury, być może w relacji, w małżeństwie, rodzinie czy w pracy. Uważajcie, nie dajcie się sprowokować, opanujcie się, zostańcie spokojni po prostu w czwartek. W piątek mamy Króla Buław. No jakaś osobowość bardzo charyzmatyczna, atrakcyjna, jakaś bardzo widocznie seksualna, być może tutaj historia się zacznie. Bądźcie odważni, bądźcie też otwarci na wszelkie przygody. Oczywiście tutaj oznacza ta karta również, jeśli szukacie afery, romansu, przyjaźni plus, nie wiem, intymności, to w piątek może być dobrym dniem na taką randkę. Albo po prostu, jeśli nie chodzi o randkę, to bądźcie aktywni, tak? W swoich przedsięwzięciach, w swoich celach. Odważni, aktywni, energiczni, kreatywni w piątek. W sobotę podjęcie jakiejś decyzji znowu, tak? Jakaś pasywność, przemyślanie, przemyśliwanie tej spraw i podjęcie decyzji pomiędzy dwoma opcjami. Czyli namyślcie się i podejmijcie tą decyzję.
W niedzielę, kochani, jakaś nowa szansa się pokazuje. Nowa szansa, coś, by coś wyjaśnić, by coś zadecydować. Nowa szansa na jakieś nowe projekty, pomysły, nowe idee, czyli nowe być może jakieś przedsięwzięcia. Nowy początek lub też różne wyjaśniające sprawy, tak? Odcinacie jakieś spory, sprawy stare i tutaj zaczynacie na nowo. Także taki tydzień się pokazuje. No, w przełożeniu było tutaj szczęście, więc ogólnie może być to nawet szczęśliwy tydzień, jeśli dobrze podejmiecie decyzję, jeśli będziecie kreatywni, będziecie charyzmatyczni, aktywni, energiczni. I nie dacie się tutaj w tygodniu, nie poddacie się jakimś sprzeczkom, jakimś prowokacjom, tak? Także uwaga, opanujcie się, zostańcie spokojni, jeśli będzie się walić, palić, ktoś was będzie zaczepiał, zostańcie spokojni. Także taki tydzień, kochani, życzę wam oczywiście wspaniałego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.